ten sprzęt cały czas robi świetne zdjęcia. Kiedy połączymy go w parę z czymś takim jak Sigma 85 mm, która jest ultra ostrym obiektywem, będziemy mieli wtedy prześliczne efekty, które moim zdaniem wcale nie odstają za bardzo od nowoczesnego sprzętu. Ale korzystanie z tego jest całkowicie nieintuicyjne. Po pierwsze, o autofokusie możemy powiedzieć jedynie to, że jest. I to tyle. Ale jeżeli damy radę z niego korzystać i ustawimy czerwony punkt ostrości na oku bezpośrednio i nie będziemy się ruszać, to wyjdą nam wtedy ładne zdjęcia, tak jak na przykład to. Więc zdjęcia są cały czas bardzo dobre.